Hej ekipa, witam was z Tanią. Witam was na prezentacji gry Airship Kingdom Adrift. Jest to gra poniekąd trochę steampunkowa, bo mamy tutaj latające statki, a jak wiemy, w steampunku latające statki to była codzienność, sterowce, wielkie konstrukcje, machinerie, które w sumie nie powinny się unosić, ale jednak. Tutaj mamy trochę taki klimat Driftlandu, gdzie mamy świat podzielony na latające wyspy, ale żeby podróżować pomiędzy tymi wyspami, właśnie ludzkość padła na pomysł latających statków. A skoro statki to i piraci, wielkie potyczki, bitwy morskie, bitwy powietrzne, i zdecydowanie dużo klimatów, coś w stylu właśnie Port Royal, ale w powietrzu. Więc Driftland plus Port Royal, połączcie sobie to razem i macie Airship Kingdom Adrift. Zdecydowanie mi tytuł się spodobał z tego względu, że właśnie trochę takim klimatem steampunkowym zaleciało, ale wiele właśnie z tego, co ogrywaliśmy w Port Royal, jest tutaj uwzględnione, a zresztą sami zobaczcie, jak się gra prezentuje. A long time ago, our world was whole, with unending grasslands and massive forests. Great nations went to war over lines drawn on the earth. And then, the world broke. In the blink of an eye, everything was forever changed. Yet, mankind persevered, harnessing newfound powers. They survived. And they thrived. The sky was no longer a limit. From centuries of conflict came prosperities and new orders. Yet their vice again festered. Corruption, stagnation, and oppression. Now the cauldron of boiling anger is filled to the brim. All it takes is for someone to push it over. Na dzień dobry mamy do wyboru trzy nacje: Acceleration Kingdom, New Virgin Republic i Teutonic Confederation. Ja chyba bardziej idę kolorystycznie, więc Federacja, Republika. New Viridian Republic, mayors of the Viridian Ring. The Republic is the most powerful nation of the Viridian Ring, with many other nations under its sphere of influence, controlling a large and diverse fleet. The Green Ringers are brave and cultured people. They are skilled traders and eloquent diplomats. Who value progression and profits above all else. Dokładnie, i tak dalej. Ta historia naprawdę świetnie jest przygotowana. Wszystko z dialogami, z lektorem. Bardzo ciekawie się to prezentuje, natomiast my przechodzimy do konkretów, tak? Więc tutaj mamy też informacje. You are among the best your nation has to offer to the Great Sky War. Instead of wasting your talent in risky battles, you are put to good use away from the main theaters. Sometimes in your nation's territory, and sometimes far within the enemies. No dobra, i takim statkiem oto będziemy operować na dzień dobry. Więc pierwsze imię Staniu. Oczywiście na ostatnie game to żadne nic. Middle name nie ma. Alias Staniu. De Staniu. Biografia, mamy taką informację. Viridian Republic. Możemy rozpoczynać, oczywiście mamy jakieś licencje, to Hunt, czyli możemy polować na różnego rodzaju piratów, jeżeli dobrze to czytam. Mamy Integration Techniques, okej. I tutaj mamy jeszcze Kinetic Rocket Rail, jakiś Rocket Rail, działa rakietowe, intrygujące. Thank you very much for your kind consideration to join the Silverbloom Trading Company. Within this envelope you will find an exchange note for the upfront payment as per our agreement and a handbook detailing rules and regulation that you must comply with while under the company's employment. Your ship has also been granted one-way passage into the Southsegian border during the week of your arrival, so please be at the kingdom's border on time. Looking forward to meet you in person on October 592nd, Agatha Schwartz. The Silverbloom Trading Company. No, Agata Schwartz, która jest naszą przyszłą szefową. Zaczynamy! I proszę bardzo, jakie piękne widoki na statek, na pięknym oceanie, niebie podróżuje, płynie w tym pięknym terenie, choć przyznaję, ta zielona poświata mnie zastanawia. Ale statek pięknie prezentuje się. Typowy steampunk.
Good morning, Commander. Witam, witam. Kim jesteś i co ode mnie chcesz? You had a good night's sleep? Rodrigo, kim jesteś i co ode mnie chcesz? We have a guest, so you might want to wake up now. Podobno mamy jakichś gości? Dowiedzmy się, o kogo chodzi. Okej, okay, statek jakiś podpływa. They didn't respond to the hail. Soothsaying is truly as lawless as they said. Okej. Okay. Czyli co, piraci? Let's get this over with. Haha, spotkanie z piratami. Proszę bardzo, już się nim zajmujemy. Nie ma problemu, kapitano. I co, przyjmujem sterowanie? I guess, manualny pilot. Okej, zaczynamy. I rozstawiamy się i uwaga. I ognia! 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 Ładować w nich! Ile się da? Ładować, ładować, ładować! I rakiety tutaj mamy, jakieś namierzacze. Dobrze, dobrze. Do przodu, rozpędzamy się. Dobrze, do, pięknie weszło im. Pięknie. O, jak ładnie weszło. Dobra, kolejne działa. No faktycznie, o, dostali. I teraz co, poprawimy? Ach, chybione, niestety chybione. I teraz powinno wejść. O! Pięknie. To co, podejdźcie? No nie, zatopiliśmy ich. O, chciałem ich przejąć statek. Dobra, co dostajemy? Jakieś zapasy i metal. Okej, okay, transferujemy wszystko. Opuszczamy. No szkoda, chciałem ich przejąć. Silver Bloom is just ahead. No dobra. Czyli co, dopłynęliśmy prawie. Okej. Okay. Alright. Let's get ready to port. No właśnie. Lądujemy. Lądujmy, dosłownie mówię, nie przycujmy, tylko lądujmy. Podsumowanie tak właśnie wygląda. Jesteśmy na pewnej płaszczyźnie, patrząc po tym. I z tego co się dowiedziałem, to zielone to jest mana. Takie magiczne, steampunkowe klimaty połączone. Here we are. The Silver Bloom Trading Company. A lot larger than I imagined. Rodrigo Silva. Well, in you go then. I need to go do my things now. Once you're done, we can meet at the tavern. Spoko, nie ma problemu. When we next see each other, we'll toast your new position. Good luck. Okej. Okay. Rodrigo, oficer od nas odszedł. Spoko, było miło. Welcome. We meet at last. O, Agata. Agata Schwartz? I am Agata Schwartz, owner and director of the Silverbloom Trading Company. Okay. I am glad that you answered my call. We at Silverbloom are always looking for talented individuals to help elevate our company to even greater heights. That being said, we must at least test you before officially accepting you into Silverbloom to prove that what I know about you is true. Aha, czy ty spuściłeś na nas tych piratów? No tak. This is Jean Donadieu. I am assigning him as your assistant for this task. Aha. Jean, explain the task, please. Okay. Hello there. I guess you'll be my commander for this one. So nice to finally meet you, Commander. Jean Donadieu, at your service. Okay. Silver Bloom is a contract with a nearby town at Burnmill for their lumber shipments. The problem is shipments have been constantly raided and delayed, which is bad for business. Mm-hmm. Our task this time is to investigate who is raiding us and persuade them to stop. After that, we should report to Burnmill Harbormaster that the coast has been cleared. Then we come back here to report our finding. Okay. Burnmill Harbor. Okay. Sounds about right, ma'am? Yes, that's correct. We don't expect them to be anything dangerous, but please exercise caution. A lame bull can still gore a man, after all. It would not do if you were to die out there while not even a part of our company yet. No, chcielibyśmy. Don't worry, ma'am. I will look after the commander myself. And I will be attaching an observer to you for this task. Mm-hmm. Okay, jakiś observator. An observer, ma'am? To make sure I will be making a right choice in the end. I hope you understand. She's currently at the storehouse to the southeast, just the next island over. Be a dear and go pick her up, would you? Mm-hmm. Hi, ma'am. Whoever this guy may be, our ability will impress you for sure. You are still a seedling yourself, Jean. What did I always tell you? Don't get cocky.
Not the words I would use, but indeed. Remember, go pick up the Observer first, then head to Burnmill. No dobrze. Now, get going already. I pray for your victory and safe return. No i dostaliśmy VIP-a. Dobra, jakiś list, polecenie. Zaproszenie. No dobra. I co my tu mamy? Jeszcze mamy doki. Main story, fleet management. Możemy ponaprawić? Możemy naprawić? Ale możemy mieć większą flotę. O proszę! A tego w sumie nie sprawdziłem, grając poprzednio. Ograłem może 10 minut. Ale powiem wam szczerze, że to jest interesujące, bo pamiętam, w Port Royal niby mieliśmy tą flotę, ale walczyliśmy zawsze tym jednym statkiem. A nie, Port Royal była turówką w czasie walki, więc no tu też troszkę inaczej. Dobra, shipyard. Parts merchant. Możemy tutaj pohandlować różnymi rzeczami. Aha, nie mogę tobie sprzedać, ale mogę zakupić u ciebie jakieś do ulepszenia naszego statku. Jakieś mega działa, okej. Okay. Jakieś kinetic lance, jakieś boosty, jakieś many, torpedo. Torpedy? Ale no tak widzę, że mana torpedo i to kosztuje 200, ale to drogie. No i tu jakieś magazyny. No i ładnie, bo możemy faktycznie mocno wpływać na nasz statek. I właśnie tak wpływamy na nasz statek, jak widzicie, tutaj mamy fajne miejsce. I tutaj na przykład mamy Kinetic Rocket Rail. To jest nowa zabawka, którą możemy jak najbardziej rozstawić. Widzimy, w których miejscach możemy rozstawiać. Więc tak naprawdę to demontujemy i w tym miejscu wstawiamy nasze nowe ulepszenie. I teraz tak, jakbym chciał to wstawić, czy mogę tutaj, poczekajcie, to rozmontuję, to wstawię i tutaj wstawimy, więc będą więcej dział. No ale przyznaję, miejsca na stawianie tych dział jest mało. Mogę oczywiście wymontować Small Mana Drive, ale to i tak mi nie pozwala stawiać nic więcej, więc no de facto nic nam to nie daje. Potrzebujemy mieć tej many, żeby jednak podróżować, więc no wpływ na to, gdzie możemy stawiać, jest dosyć ubogi, więc naprawdę możemy tylko Iron Cannon zwiększyć, polepszyć na lepsze działa. Dobra, w tym momencie zakończyliśmy pracę. Dziękuję. Warehouse, możemy podejrzeć tutaj ewentualnie do warehouse i sprzedać na przykład ship supplies. Some contain things. Okej, czy mogę sprzedać? A nie, to jest jakiś magazyn, to raczej nie. Community Plaza. Rodrigo Story. A nie. I'm busy with something right. Dobra, czyli Rodrigo chwilowo jest niedostępny dla nas. Super. Supply Trader. Możemy kupić lub sprzedać części. Metal Parts. Okej. Okay. Czy mogę na przykład scrap, to nie, ale na przykład Ship Supplies. To tobie za 120? Nie, za 80? To oddaj to. Oddaj. Nic takiego. Chyba, że faktycznie... Dobra, czyli już wiemy, Komisję Plaza to wszystko take off. Czyli start, odpływamy. Odsumować. Rzucić sumy. I zabieram się. Natomiast teraz pora wyruszyć na przygodę. I teraz jest zaczyna się właściwa przygoda, gdzie możemy samodzielnie sterować. Tak jak teraz tutaj widzicie, tak możemy sobie sterować. I po prostu podróżujemy. Ale tak, Milita Patrol, Silver Storehouse, to mnie interesuje. Go to location. Może ustawić autopilot. Więc w tym miejscu właśnie będziemy podróżować. Lost Cargo, Silver Storehouse. Tak, tutaj mamy informację, że mamy tam się udać. Mapa, jeżeli chodzi o mapę, tutaj możemy podejrzeć. Poczekajcie, mapa. Tutaj mamy mapę. Tak, Storehouse, poproszę tu Storehouse. Storehouse? Czy nie, to nie było Storehouse. Hardquarters, to jest tak, główna kwatera tutaj, a my Storehouse. Dobra, możemy przyspieszyć się podróż, żeby było szybciej. Tak, jesteśmy na kursie. Tak, widzicie, latające skały. Tak wygląda kraina. No, dosyć zacnie się prezentuje. Spóki co, tak to wygląda. Później wskoczymy faktycznie. O, jakieś piraci się po drodze pojawili. Można by w sumie zająć się piratami, oczyścić. Bo to jest pierwszy poziom. Rocky Pirate. Mam jakieś kolesia, który jest takim delikatny. To można by tam się udać na tych piratów. Ale najpierw zgarnijmy tego obserwatora. Kim jesteś i co potrzebujesz? Tutaj mamy opis naszego statku, tutaj mamy osoby, jakie są umiejętności, jakie mamy. Salvaging, recovery. Tutaj mamy jakieś dodatkowe informacje, discharge. Ok, dotarliśmy i lądujemy. Visit. I faktycznie.
Co my tutaj zgadniemy? Storhouse, o, jaki fajny statek. Ten bym chciał, taki pancerny. Byłoby zacny. Greetings. You must be the commander. I am. Siggy? Come on, Jean. Don't use nicknames when we're working, yes? O nie. My name is Sigrun Vilkor. Mr. Agatha's personal aide, at your service. For the duration of this task, as per Ms. Agatha's request, I will be serving as an observer aboard the ship. You will? We might be heading into a fight, you know. And an observer, really. Yep, you can learn much of someone's character when their life is on the line. So says Ms. Agatha. Okay. I don't think we will be in any kind of danger. Well, I will be impartial, you know. So be ready to be judged harshly, no matter how well we know each other. You're already having fun, huh? Oh, well, welcome aboard, Miss Sigrun. Dobra, dostaliśmy dodatkowo achievement, już achievementy. W wersji demonstracyjnej są achievementy, to jest akurat ciekawe. Mam Sigrun Vilkor. Dobra, proszę bardzo. A ty jakieś masz umiejętności, coś, zdolności? Nic, po prostu obserwer. Zabieram się. W dokach, możemy w dokach coś? Nie, nie jakieś. A to już nie ma dialogi? Main story to nie. Warehouse, magazynie. O tym powiemy. No dobrze, zobaczmy w takim razie, czy jest gdzieś w pobliżu pirat. Rozejrzyjmy się w okolicy. There's a ship approaching us fast. O! Już? Na dzień dobry, pirat? Zapraszam, bierzemy się. Is the design gory and tasteless? It's hard to read, and its coloring hurt my eyes. That must be William Wellington, the local troublemaker. Commander, I suggest you get ready for a scuffle. Attention, peasants! This is Willy. You will halt your ship and be prepared for an inspection of any illegal cargo. And under which jurisdiction do you operate? Kerr! Who are you to question me? Jean Donadieu, Silverbloom, newest ace, at your service. Newest ace? I will remember your name, Donadieu, when I finally expose you for the criminal you are! Right. Battle station! Okej, okay, rozumiem. Będzie walka. Ja bym chciał statek wcisnąć, tak? Na siebie. W USA desterujemy. Fire! Wow! Taste of my super tak, ty do mnie. Super kanon. Dobrze. You have to make it sound weird. Dobrze. Sam tego chciałeś, kolego. Mam 14 fire weapon z spacją. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Uwaga i ognia. I ładnie dostał. Get it fixed quick. No tak, ognia, ognia, ognia. Cannons, fire at will. Dobra, dostał znowu. Więc ja bym bardzo chciał ten statek ewentualnie przyjąć. Najgorsze jest to, że on sobie nie pozwoli tak pośrednio. Spróbujmy, abordaż. Abordaż pozwoli nam przyjąć jego statek? Jestem ciekaw. Abordaż, abordaż, dawaj go. Haj, jeden. Co, będzie abordaż? Uda nam się? Obrywamy. I to mnie niestety martwi. No i co z tym abordażem? O, już jest zero, dobra. Będzie abordaż? Nasza? Tak, 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 nie krzyczeć tam, proszę. 11 do 5. Ale pytanie, czy abordaż... Dawaj, 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 ucieka, ucieka nam! Ja chcę was na abordaż wziąć, nie pozwolę sobie! Dawaj, abordaż! Chcę zobaczyć, bo w sumie tego nie wiem, słuchajcie. Chcę sprawdzić, czy abordaż pozwala nam przejąć wrogie statki. Niestety obrywamy to mocno i to mnie martwi. Dawaj go, już prawie go mamy. Już prawie. Wytrzymaj. This cannot be! You cheater! A ten jeszcze prezent. As good as you made yourself out to be, Mr. William. Okej, okay, fajnie. Remember this, Donadieu! You cheaters will not get away with this! And is off. Until next time, I guess. Aha, czyli nie można tak przejść statków jak w Port Royal. Smutne. Najgorsze jest to, że oberwaliśmy sporo. Ale transferujemy jakieś złoto. O, Luxury Wine. No to jest super, chociaż tyle zgadnęliśmy. No ale liczyłem na to, że jednak jego statek przejmiemy. No dobrze, mamy wiedzę, że się nie opłaca.
I don't know why, but William seems to be holding a grudge against Silverbloom. He rarely succeeds in his shenanigans, though, so we mostly ignore him. We are going to see him again, aren't we? No dobrze, to wiemy wszystko. Teraz pasowałoby się może trochę ponaprawiać. Albo wiecie co? Tutaj mamy zapasy, widzę. Poczekajcie. Lost cargo. Go to location. Autopilot odpalamy, przyspieszymy. I zgadniemy. Żeby się na piratów nie nadziać, byłoby nieciekawie. Czwarty poziom. Co to nie? Okej, okay, harvest. Ship supplies. No i super. Leaf. I teraz lost cargo. Mamy tutaj go to location. On może tamto nie, bo tam bardzo piraci widzę są w okolicy. Raczej nie. Ale ci odpada. Call Merchants, Navy Convoy, Silverbloom Headquarters. Na pewno skoczę tam, bo trzeba troszkę sprawdzić status statku, bo w sumie nie wiem. Info, czy on tylko na walkę jest uszkodzony? Bo w sumie nie widzę statusu statku. Czy jakieś są uszkodzenia? Wydaje się, że nie. Ale może jednak. Może lepiej sprawdzić. Liczyłem na to, że jest tutaj takie coś jak właśnie przejęcie. Ale nie wiem. Mamy tutaj Silverbloom. Storehouse, to jest to miejsce. Navy Convoy. A zobaczmy, gdzie my mamy w ogóle dotrzeć. Tak wygląda mapa. Jak widzicie, gigantyczna mapa w stosunku do tego, co my tu mamy. A my się mamy dostać Golhom Primitown. O, to skaczymy tu. Prawie jesteśmy na miejscu. No i powiem wam szczerze, zapowiada się tytuł zacny. Jeżeli będzie tak to faktycznie wyglądało, albo nawet lepiej. Graficznie można by trochę, może to te więcej detali dać. Już, mamy. Jeszcze chwilkę, autopilot jeszcze musi ogarnąć. Chyba manualem jednak podpłynę. Widzę. Nie radzi sobie. Mamy obszary. Gdzie mamy zoomować? Elegancko. Mam Primatown. Odwiedzamy. Wielkie hamowanie. Przyznaję się, zapowiada ciekawy tytuł. Jeżeli chodzi o takie podróżowanie, takie walki. Dobra, przejdźmy na początku do Shipyard. I zobaczmy, co mogę ponaprawiać, czy mogę ewentualnie coś ponaprawiać, bo w sumie nie widzę. Cargo, mamy informację, warehouse jest niedostępny. Mogę jakieś informacje ponaprawiać, energia, supply, crew, morale, wszystko mamy ładnie. Natomiast właśnie, to jest to, że ja bym chciał więcej tych dział, niestety nie mogę. Mogę ewentualnie rzeczy posprzedawać, tutaj mamy różne informacje, na przykład to wzmocnienia mógłbym to pobudować, no ale w sumie nie mamy. Tutaj mamy żelazne iron plating, super. Chyba nasze życie zostało naprawione automatycznie, to chyba tak mi się wydaje, że mi się to na statek trochę zostało oczyszczone, naprawione. Supply, forestry, local merchant, możemy zakupić, o mogę posprzedawać ci metal parts, panie, drogi, ja bym ci sprzedał to za ile, okej, okay. Za olej. 234, no ładna cena, podoba mi się, tylko tak nie ma w sumie informacji, że okej, okay, ja sprzedaję, kupuję, ciężko powiedzieć, nie? Okej, okay, no ale chyba sprzedałem te części, mam takie przynajmniej, tak mi się wydaje. Okej, okay, Community Plaza, Supply Trader, dzień dobry. A to mogę tobie w sumie sprzedać, ale mogę to sprzedać. O, po co mi tu ma zalegać, proszę, proszę drogie pani. Za 105. Tak, zarabiamy. Czyli w momencie, kiedy wychodzimy, to mamy. No i zarobiliśmy. Dziękuję. Teraz tak. Czy mogę tutaj coś zrobić jeszcze? Chyba nie. Wszystko jest chyba w porządku. Tak, z miejsca się zrobiło. Bo w sumie co ja tu miałem zrobić? Nie pamiętam. Było zadanie. Jest jakaś informacja o zadaniu? Tak, są te walki. Treasury. Okay, jakiś majątek, quest. Employee manual. Primtown. Mhm. Czyli możliwe, że musimy jednak oczyścić. Możliwe, że o to właśnie chodzi. Tutaj
tutaj mamy swoją drogą poziomę za to, że walczymy. Quest. The Observer feels we need to go pick up and observe. Tak, mamy. I'm not a fan of the misguided order. Tak, co zrobiliśmy? I drugie zadanie. Some she were spotted. Aha, a tak sobie był transport na most. Ok. Czyli musimy faktycznie oczyścić. A mam nadzieję, że mój statek jest naprawiony, że jest to wszystko ogarnięte. W sumie nigdzie nie widzę takiej opcji napraw. Oby było jednak automatycznie, że zapasy amunicji i to wszystko się ogarnia. Miło by było, że zaraz zobaczymy. Pewnie, jak widzicie, jesteśmy na granicy potyczki. Unidentified ship spotted. O proszę, a kim wy jesteście? They don't look like a traitor to me. Zgadza się. Do you think they are the reason we're not getting our wood? Mm-hmm. Maybe. Shall we go in and say hello? Attention, merchant. You are being robbed. Surrender, or we sink you. Na pewno. And that's the confirmation we needed, I guess. By enough chance, are you the outlaws that have been raiding our ship? Why don't you come and find out, soft hands? You are so chatty for a pirate. You can just say you want to fight. Men, battle station! Dobrze, zmierzymy się z nimi w takim razie. Proszę bardzo, czekamy. Czekamy, aż podpłyną. Przygotować. Rakiet w zasięgu. I ognia. They're firing on us! A, zestrzelili nam, a to obuzy. Tego się nie spodziewałem, przyznaję. Spróbujmy ich w takim razie zrobić inaczej. Tak, tak, tak. To ja spróbuję się tego małego pozbyć. Dobra, tak. Ten mały ma jakieś karabinki. To mi się bardzo nie podoba. Okej. Dobrze, likwidujemy tego małego najpierw. Widzę, kolegę chroni. Looks like we got their important bits. A ten duży znowu też usłonił. Dobrze, chodzą, ale próbujemy tego małego zdjąć. Okej, likwidowany. Wszystkim odjemy teraz tego dużego. Ja ci dam, kolego. Tak, 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 jasne. A jak ładnie weszło. Spróbujmy się zbliżyć. Tutaj mały stateczek, jak widzicie, malutki. I uwaga, i ognia. Ale ładnie weszło. Co? Ale pięknie, piękne zwycięstwo. Super. I to się zacnie. O, i mam jakieś Iron Plate i Oakwood Logi. No dobra. Wiemy w takim razie, podobała mi się batalia. Oh, that was pretty close. Tak. They weren't your average outlaws, that's for sure. There tak. are a lot of important looking documents among the things we confiscated, though. No. Let's go give the good news to the Pell Mell Harbormaster first. Oczywiście, że tak. Then we can take a closer look at these things. Mhm. Co, lądujemy. Choć mógłbym w sumie rozejrzeć się, poczekajcie. Jest jakieś zagrożenie? Nie, to zabierzmy to, cargo. Chyba się nie pogniewają. Prawda? Pozbieramy sobie trochę zapasów i wrócimy do nich jeszcze pohandlować. Jak dla mnie zacnie będzie. Jesteśmy już prawie na miejscu. Okej, okay. Dzień dobry. Harvest. I mamy zapasy. Dziękuję. Druga skrzyneczka. Druga lokacja w drugą stronę. A później wrócimy do targu. Zakończysz tą misję. Ciekawe jestem, jakby dojdzie do zderzenia ze skałą. Czy ominie? Czy przeleci? Uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Ha, zderzył się. Automat niestety nie przechwytuje tego, że mogą być przeszkody. Więc musimy manualnie troszkę popływać. Nie szkodzi. Nie szkodzi, jak na wersji demonstracyjnej, to i tak spoko.
A podoba mi się, jak ten statek steruje, jednak skręca. Widać to, to wszystko w żaglach. To mało, powiem szczerze, mało załogi na statku. Tego mi brakuje, że jednak mało animacji. Na przykład nie ma kto przy sterze stać. Wszystko tak jakby automatyczne. To akurat niekoniecznie. Jakiś konwój. Okej. Okay. Ale póki co lecimy. Primal Town. Odwiedzamy. Teraz pytanie, z kim mam rozmawiać? O, governance. Tak. Załatwione. Tak, dobra praca, choć widzicie, nie wszędzie są rozmowy nagrane. Okej. Okay. Zabraliśmy się tak. Tak, tak, chcieli pomóc oczywiście. Mamy to wszystko i mamy nagradę. Quest Prima Wanted Prisoner. Czy ja chcę? No nie bardzo, nie chcę. W dokach mogę coś zrobić? Poczekajcie. O. Dodatkowe, tak. Welcome to Pernmill. Haven't seen you in a while, John. What brings you here today? Pirates. Heard you had a problem with them. Hmm? Aye. So, Miss Agatha sends you. They have been hitting our ships. And we don't have men to go hunting them. Hmm. Well, we might have got them already on our way in. They attacked us and we beat them like a drum. Right. The sky should be clear enough. You can send a cargo ship now. Okay. Truly, you are a lifesaver. You actually get a job done. Thank God I don't have to wait for the Navy to send help. No. No. Super. I'm sure they can get it done too. In the next year or so. Hey now! Enough mouthing government officials! Right, right. Let me write up a report for Miss Agatha and get you some solid reward. Oh, you don't have to. I was preparing it to put a bounty for the privateers anyway. Wait here while I get things ready for you. In that case, glad doing business with you. In the meantime, let's take a look at those documents. Journals, love letters. Here's something. For your service, you will be paid upon each delivery of shipment of wood stolen from Silverbloom Trade. That's oddly specific. Do you think William isn't this kind of person? Scheming and actually planning, I mean. He's more of a screaming angrily type. There's more here. Bring any shipment you procure to this location. It's not far from Pernmill. Should we report this to Miss... Oh, we handled this ourselves. If that pirate ship was just a hired hand... Well, I'm just an observer in this, so it's your choice. Hey, I finished my report, and here's the promised reward. Are you going back to Miss Ag... Not right away. We need to go hunt us some more pirates. Indeed. Then good winds and great fortune, John. Until later. No, i mamy kolejną misję zaliczoną. Meet the Harbor Master. Jak najbardziej fajnie. I fajnie, że zasoby same się uzupełniają. No może nie jest to idealne, bo w sumie wolałbym może samodzielnie naprawiać. Ale tak właśnie się prezentuje nasze spotkanie tutaj z tym oto tytułem. A jeżeli wam przypadło do gustu Airship Kingdom Airdrift, serdecznie was zapraszam na Steama. Tam waitlist czeka i miejmy nadzieję, że tytuł niedługo już pojawi się, chociaż w Early Accessie, bo przyznaję, taka rozgrywka dawno od czasów Port Royal mi się nie zdarzyła przyjemna, zwłaszcza, że z tymi klimatami, troszkę tymi steampunkowymi, gdzie mamy te latające statki. No, polatałbym sobie takim pancernikiem z całą pewnością. Natomiast jeżeli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was w staniu. Na razie, hej!